Wyobraź sobie taką sytuację. Początek meczu na Upwardzie. Potrzebujesz szybko się rozłożyć ze swoim sprzętem na pierwszym punkcie, by drużyna miała jak się bronić. Używasz więc starej techniki Jugger Effect Rollout. Stawiasz teleporter i dispenser przed spawnem. Używając efektu po drodze zgarniasz jeszcze paczkę z ammo. Gdy jesteś na miejscu, stawiasz wyjście i działko i teleportujesz się na spawna. Zmieniasz na Jaga, ulepszasz teleporter w ciągu kilku sekund na poziom trzeci. Zmieniasz na set do obrony punktów i idziesz na front, ulepszając działko. Jesteś teraz gotów, by stać czoła przeciwnikom, którzy będą chcieli cię dotkliwie popić. Bez czego nie dałoby się przeprowadzić tego rolloutu? Bez trzech kluczy. Efektu Eureki, Kła i Stoka. Dzisiaj zajmiemy się tym trzecim. Kłem. Zacznijmy od jego statystyk. 15% szybszy atak, przyspieszenie szybkości budowy o 30%, minus 25% zadawanych obrażeń, minus 20% tempa naprawy, minus 33% zadawanych obrażeń konstrukcją. To mówi nam jedno. Szybka budowa. I owszem, jak porównamy szybkość, z jaką ulepszymy działko level 3 z pomocą Kła i Stoka, zobaczymy znaczną różnicę. Jak widzimy, Kieł ulepszył działko w 18 sekund, a 20 sekund zaszło Stokowi na postawienie levelu 3. Co prawda to tylko 3 sekundy, ale zakładając, że przy rolloucie ulepszymy w podobnym tempie teleporter i dispenser, zaoszczędzimy około 5 sekund, które potem wykorzystamy na lepsze przygotowanie, ewentualnie zdążymy zatańczyć uberka. Hej, gdzie wy jesteście? Ale powiedzmy sobie szczerze, czy dobrze sprawdza się przy obronie? I tutaj zaczynają się schody na Nostromo. Jednym uderzeniem nie leczymy 100 jak zwykłym kluczem, a tylko 80 HP. Co prawda, można to przemnożyć 80 razy 1,15, ale to wyjdzie nam ledwo 92 punkty uleczonego zdrowia na sekundę. Tak, plus minus. Jak można zauważyć, w tle gry nie do końca mi wychodzi bronienie tym kluczem, ale na pewno jedno wychodzi mi na dobrze. Mianowicie odbudowa, jak się przekonaliśmy wcześniej, zajmuje mi niecałe 20 sekund na poziom trzeci. Cholera, szklanka mi upadła. Podsumowując, Kieł nie jest najlepszym kluczem, jeżeli chodzi o obronę, ale na pewno jest znacznie lepszy, jeśli chodzi o rozstawianie się na polu walki. Więc raczej to byłoby na tyle. Szybki porannik i omówienie grania ową bronią. Nic ciekawego. Ale jak tam uważacie? Tak czy inaczej, trzymajcie się, nie zapomnijcie zerknąć na zadupie. Do usłyszenia i cześć.